Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mnie ujęła, jeśli chodzi, ja kocham graty. Słuchajcie, zobaczcie na te malowidła. Na nowym samochodzie nie chcielibyście czegoś takiego zrobić, bo by was bolała, bo nowy, a może nie sprzedam. A tu zobaczcie, artystyczne pędzelkiem malowane. Proszę zobaczyć. Proszę, jak to wszystko dodaje klimatu pędzelkiem. To nie jest naklejka. To jest forma artystyczna. Dla mnie szczerość wypowiedzi. Także zobaczcie tylko, jak to auto jest ogromne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja jestem tutaj. Ale słuchajcie, na tym polega luksus. Na tym polega luksus. Luksus polega na tym, że dostajemy więcej niż potrzebujemy. Zajmuje tylko taką przestrzeń, a to z tyłu, ta ogromna maska, to jest mi niepotrzebne. Na tym polega luksus. Dostajemy więcej niż potrzebujemy. Marnujemy. Zajmujemy dużo miejsca, męczymy się z parkowaniem, ale musi być po pańsku. Słuchajcie, ja pamiętam, jak w latach, w których ten Mercedes był produkowany, chyba bodajże 2000 rok, ale o tym pogadamy z właścicielem, ten Mercedes to był okularny, to był szał na dzielni. A właścicielem tego Mercedesa jest kolega, którego już znacie. To jest taki stary, fajny żuczek, taki samochód do wszystkiego. Można powiedzieć, że no prawie do wszystkiego, bo to nie jest kombi. Co go wyróżnia? Jest za 1000 zł. Jest za 1000 zł. Ma swoje uszkodzenia mechaniczne, blacharskie, ale kondycyjnie cała podłoga jest zakonserwowana. Cała podłoga jest zakonserwowana, jest zabezpieczona. Auto ma prawie 400 tysięcy przebiegu, zawsze odpala, ma webasto, ma bardzo, bardzo dużo rzeczy. I powiem, że miałem S-klasę, nowszy model 220, byłem bardzo niezadowolony. Dlaczego? Pad amortyzator, auto stoi, nie wejdzie na lawetę, nie wjedzie do garażu, drugi amortyzator pad. Koszt naprawy 5-10 tysięcy, a kupiłem auto za 1000 zł. Ja cały czas nim jeżdżę. Poza tym, że jest prawdym, przegląd techniczny posiada i wszystko jest skonserwowane i podłoga jest super, to na zewnątrz ma tylko swoje usterki. Do tego się fajnie pomalowało. Można było się artystycznie wykazać. Tak, tak. O co chodzi? Klasa E200 to nie jest, że silnik ma 2 litry. Bo silnik ma 2,2 litry CDI w Common Railu. Nie wiem, dlaczego tak jest zrobione i oznaczone, ale ma 2,2 litry, a nie 2000. Tak wygląda silnik. Przy 450 prawie 1000 km. Suchutki, czyściutki. W miarę jest ok. Pali na dotyk jak złoto. Silnik ogromny. Bo webasto też podgrzewa wodę, podgrzewa wszystko. On ma napisane E200, ale ma 2,2 litra, bo E200 ma 2,2 litra. Autobus. Ale potrafi palić 4,5 litra. Czy 120 na 6 biedze. Jak oni to zrobili? Nie wiem. Myślę, że dalej się olej od frytek też będzie jechał. Mimo, że to jest Common Rally. Maska pewnie ciężka. A nie, no jest na silniku. Na jednym, nie, na dwóch silnikach. Bój pod wagę na jednym. Maskę też zawsze możemy otworzyć w ten sposób, że naciskamy sobie pres. Tylko to czasami ciężko działa i robimy coś takiego. Mamy swobodne dojście do silnika, do czegokolwiek. Żeby sobie wypiąć filtr, sprawdzić olej, no lepiej nie trzeba. Nowe samochody tego rzadko. A w ogóle nie mają. Oprócz tego, że blacharka strasznie gnije, podwozie jest zakonserwowane i wszystko okej. Były naprawy blacharskie. Tak jest, ale to były dawno temu niefajne i... Ale to jest cały klimat. Jedyna wada tych Mercedesów. Nawet mamy klapę otwieraną z pilota. Dobra, to... W 99 roku mamy klapę otwieraną z pilota. Przyciskamy pilot i jedziemy na czas. To chyba jest popielniczka. Widzicie? Taka duża tego. Fajnie to jest wszystko zbudowane tutaj. I zobaczmy silnik. Słuchajcie, okno jest otwarte. Jak on nieprawdopodobnie cichutko chodzi. Za 1000 zł, jakbym potrzebował tylko na jazdę. Słuchajcie, myśmy teraz przyjechali przez wertepy. Tu prawie nic nie czuć. Zaraz zobaczymy wchodzenie w lekkie zakręty. Ależ zobaczcie, jak on się trzyma nieprawdopodobnie drogi. On jest dosłownie jak przyklejony. No ale powiem wam,
że naprawdę idzie. Jest mega ciężki, ale idzie. Idzie, idzie. Ależ ta cisza w środku to jest po prostu niemożliwa. Tu jest tak niewiarygodnie cichutko. Pięknie pokonuje te zakręty, no ale to też za sprawą wagi, prawda? Ten samochód jest bardzo ciężki. No ale ja uważam osobiście, że no mi niepotrzebny, dlatego że no za dużo miejsca zajmuje. Ja nie potrzebuję aż tyle miejsca. Po prostu parkowanie nim, słuchajcie, to jest po prostu koszmar, to jest piekło. Wjazd do garażu, tak jak już chyba mówiłem na początku, że już motocykl mi nie wejdzie. Dwa rowery. O, ładny Harley tam stał. No ale o Harley'u będzie inny odcinek. I tu trzeba, słuchajcie, widzicie, musimy uważać. Trzeba, jak to się mówi, powolutku jechać. Jedziesz wolno, dalej zajedziesz. Jedziesz szybko, pajacujesz to. Nagrałem taki filmik, wiecie, bo sobie podłączyłem kamerkę na takich szelkach i widziałem taką parę pajacowała. Znaczy nie para pajacowała, tylko kierowca pajacował, chłopak. Dziewczyna, słuchajcie, była w telefonie, coś tam tego, a ja wiem, jak to wkurza. Jak na przykład ty poświęcasz komuś swój czas, czy kolega, czy partnerka, dziewczyna, koleżanka, a ona siedzi w telefonie. No to jest takie olewatorskie strasznie, prawda? Tak być nie powinno. I po prostu ktoś was wtedy olewa, wy jesteście zdenerwowani, próbujecie szybko jechać, zwrócić na siebie uwagę, prawda? A z tego i tak jest, jak to się mówi, czarna dupa. Aha, to my sobie pojedziemy tam w takim razie. Jedziemy po takich, słuchajcie, kocich łbach. Teraz akurat jest asfalt. A zobaczcie, tu praktycznie nic nie było słychać. Nic nie było widać. Ja mówię naprawdę bardzo cichutko, a prawdopodobnie słychać mnie bardzo dobrze. Także ja uważam, że za 1000 zł. Może ten samochód nie wygląda wspaniale, chociaż dla mnie wygląda wspaniale, bo ja kocham gruzy. Ja kocham takie auta właśnie. Wiecie, co jest fajne w samochodzie? Że kiedy jedziecie w środku, nie widzicie samochodu na zewnątrz. Więc tak naprawdę atmosferę macie w środku fajną, gdzie macie gdzieś, jak on wygląda na zewnątrz. Zupełnie macie to gdzieś. Także wszystko tutaj jest naprawdę, naprawdę takie bogate, powiedziałbym aż za bogate. Pełno bajerów, pełno wszystkiego. A my sobie tutaj pojedziemy. Ale on jest tak duży, słuchajcie, widzicie? Osiedlowe, tu takie nowe osiedle, ładne. W Legnicy co chwilę coś się buduje i praktycznie pół roku gdzieś nie jesteście, a wjeżdżacie na jakieś osiedle, się okazuje, że to już wszystko wygląda zupełnie inaczej i nie wiadomo, gdzie człowiek jest. No słuchajcie, no co mogę powiedzieć, takie ostatnie moje słowo, kończąc filmik. Oczywiście, że nie kupiłbym tego samochodu. Ani za 1000, ani za 5, ani za 500 zł. Dlaczego? Jest dla mnie za duże. Gdybym pokonywał duże dystanse kilometrów, jeździł do pracy i był skazany na samochód duży, ale trzymałbym go pod domem, nie w garażu, taki Mercedes. Słuchajcie. Pozdro.